Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Oślińska, obok mnie moja współprowadząca. Dzień dobry, mam na imię Sandra Pająk, ze mną jest Katarzyna Oślińska oraz Tomasz Ziółkowski. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie, takie nowe dla mnie doświadczenie, wywiad z wspaniałymi osobami, także bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze, ja mam do Pana pierwsze pytanie. Jakie ma Pan zainteresowania? Czy ja już mam 46 lat, tych zainteresowań mam kilka. Ostatnio bardziej sprawy samorządowe i polityczne. Ale muszę powiedzieć, że od dziecka tym takim największym zainteresowaniem, jak moja żona mówi, pierwszą moją miłością, to był sport i piłka nożna. Ona wyznaczała moje cele. Pamiętam, jako małe dziecko chciałem ze starszymi chłopakami grać na boisku tutaj blisko przy lokatorze na boisku Elektronika. Później chciałem dołączyć do drużyny, udało mi się stać zawodnikiem, później zostałem trenerem, ale także pracowałem jako koordynator z dziećmi. Zawsze ta piłka nożna cały czas towarzyszyła w moim życiu. Mam do Pana drugie pytanie. Jakie ma Pan marzenia? Marzenia. Ostatnio mam takie marzenie podobne jak Marta, która tutaj z nami jest, czyli takie integracyjne osiedle. Integracyjne, czyli takie, na którym mogłyby zamieszkać osoby starsze, osoby, które wymagają specjalnej pomocy, ale także osoby takie, które dzisiaj nie posiadają swojego mieszkania. Uważam, że jest to marzenie realne i chciałbym, żebyśmy wszyscy razem starali się, żeby to marzenie nam się spełniło. Czy ma Pan psa? Tak, mam suczkę Shih Tzu. Ile ma Pan lat? Tak jak powiedziałem na początku, mam 46 lat. Czy ma Pan żonę, dzieci? Tak, mam żonę od 23 lat i mam dwie córki. Jedna 23 lata, która studiuje na Uniwersytecie w Łodzi. Druga córka uczęszcza do liceum, do którego ja uczęszczałem, na ulicy Dąbrowskiego. Jaką Pan skończył szkołę? Skończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące, a w tej chwili też jestem studentem i studiuję politologię. Ostatnie moje pytanie. Jakie są Pana ulubione trunki? Moje ulubione trunki? W zależności od okazji, tak? Kiedy rano wstaję, moim ulubionym trunkiem jest kakao. Ale wiadomo, kiedy spotykamy się z kolegami po treningu czy po meczu, na pewno takim trunkiem jest zimne piwo. Nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że dobrze Ci poszło, że nie potrzeby się stresować. Profesjonalistka. W takim razie dalej poprowadzę ja. Chciałam zapytać, Pan powiedzieć, że zajmuje się Pan wieloma dziedzinami w życiu. Już o tym Pan wspomniał. Jest Pan samorządowcem, sportowcem, trenerem piłki nożnej, ale czy jeszcze pełni Pan jakieś funkcje w swoim życiu, których nie wymieniłam? Tak, na co dzień tak naprawdę jestem menadżerem w firmie, która produkuje obuwie, wcześniej elementy obuwia. Tak naprawdę to stanowisko kierownicze piastuję już od 23 roku życia w jednej ze zdrowiskowolskich firm. I muszę powiedzieć, jak kiedyś zapytałem właściciela tej firmy, co spowodowało, że powierzył mi taką misję, to odpowiedział, że rzeczywiście był kiedyś na moim meczu i widział te cechy takie przywódcze, które nakłoniły go do tego, żeby taką propozycję mi złożyć. Właśnie, a propos tego, że Pan jest sportowcem, trenerem piłki nożnej, mówi się, że droga do sukcesu prowadzi przez porażki. I czy takie porażki pojawiły się w Pana karierze sportowca i jak sobie Pan z nimi radzi? Ja zawsze powtarzam, że sport to jest taka dziedzina, zwłaszcza piłka nożna, w której w sobotę grasz mecz, masz porażkę i masz szansę za tydzień już tą porażkę przekuć w sukces. Uczciwie trzeba powiedzieć, że w sporcie niestety chyba tych porażek jest więcej niż sukcesów. I z tego, co pamiętam przez swoje życie, to sport to przede wszystkim walka o te swoje cele, o te swoje marzenia. Nie warto się poddawać, kiedy doznajemy porażki. Trzeba walczyć o te swoje marzenia. I sport idealnie od małego dziecka pozwala nam zdobyć takie cechy, które nie tylko w sporcie, ale także w życiu pozwolą nam na realizowanie tych celów i marzeń. A czy są jeszcze jakieś inne dziedziny sportu, które Pan uprawia, bardzo lubi?
to jest tak, że jak jesteś małym dzieckiem, wychowałeś się w PRL-u na podwórku, to każdy z nas i gra bardzo dobrze w siatkówkę i w koszykówkę. W moim pierwszym liceum przypominam sobie z radością, kiedy z panem profesorem Januszem Pukiem zdobywaliśmy Mistrzostwo Zdyńskiej Woli w siatkówce szkół średnich. Mieliśmy bardzo silną drużynę w koszykówki, mimo że lubiłem tą grę, niestety tam nie mogłem reprezentować, ale czy ping-pong, czy tenis, ostatnio uczestniczyłem w biegu tutaj na pikniku rodzinnym na Pemosie, udało się przebiec 5 kilometrów, także ten sport cały czas towarzyszy w moim życiu. Dobrze, może jakieś pytania z widowni, bo widzę, że są chętni, proszę, Piotrek. Jak wygląda pana praca jako radny? Moja praca radnego? Powiem tak, że zacząłem pracę radnego w 2010 roku. Wtedy byłem młodym trenerem piłki nożnej i uznałem, że czas, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje, tak? Co się dzieje w moim mieście. Wtedy miałem takie wyobrażenie, że zostając radnym jestem w stanie wszystko zmienić, ale tam poznałem, że to nie są tylko rzeczy, które możemy zrobić, tylko to też są obowiązki i tak naprawdę wszystkie nasze cele, które sobie wyznaczamy, muszą być oparte o budżet, który funkcjonuje, czy w mieście, czy w powiecie. Na początku 2010 zostałem radnym Rady Miasta, a później od 2014 roku byłem radnym Rady Powiatu. Dzisiaj pełnię funkcję członka zarządu Rady Powiatu. Dziękuję. Grenka. Jak układa się współpraca z innymi radnymi? Muszę powiedzieć różnie, ale to jest trochę tak, że już po sesji wszyscy jesteśmy kolegami, bo tak naprawdę pochodzimy tutaj z miasta Zduńska Wola czy z powiatu zduńskowłoskiego i prywatnie się znamy. I tak naprawdę często, jeżeli już staramy się zrealizować jakiś cel, to czuć, że tym radnym zależy na mieszkańcach Zduńska Woli, na całej społeczności, bez względu na to, jaką opcję reprezentują. Ja zawsze mówię, że razem możemy więcej, dlatego niech ta wielka polityka będzie w Warszawie, a tutaj w Zduńskiej Woli, w powiecie zduńskowłoskim. Zróbmy tą małą politykę wspólnie między podziałami. Adam? Jak pana zdaniem będzie wyglądało miasto za 20 lat? Ja powiem, jak ja bym sobie wymarzył, bo przed nami jest czwarta rewolucja przemysłowa. I ja widzę nasze miasto Zduńska Wola jako takie nowoczesne miasto. Już muszę powiedzieć, że od roku w szkołach podstawowych, w klasach 4-6 mamy lekcje programowania i uważam, że musimy przygotować młodych ludzi do tego, żeby mogli tworzyć sztuczną inteligencję, mogli wiedzieć, co to w ogóle jest i w przyszłości tworzyć biznesy cyfrowe. Dzisiaj poprzez właśnie tą naukę możemy rozwijać nasze społeczeństwo, gdzie będzie łatwiej później o pracę i o byt. Dzięki temu nasze miasto będzie się mogło rozwijać, będzie miało więcej podatków. W momencie, kiedy tych mieszkańców będzie coraz mniej, wtedy o ten rozwój będzie coraz trudniej. Lubię tańczyć. Powiem tak, gdyby nie ta pierwsza miłość piłka nożna, to trochę zapomniałem, to rzeczywiście ten taniec byłoby to coś, co bym robił zawodowo. Tak? Uwielbiam tańczyć. Tutaj właśnie gdzie się znajdujemy, w Domu Kultury Lokator. Nie wiem, czy część z Państwa pamięta, ale była tutaj dyskoteka i pamiętam w latach 90. jak przychodziliśmy i tutaj tańczyliśmy w piątek, w sobotę. Także ten taniec też przez moje życie miał duże znaczenie w moim życiu. Czy zamierza Pan śpienia się po szczegółach galerii politycznych? Znaczy ja przede wszystkim chciałbym realizować się tutaj w tej chwili w samorządzie, taki cel sobie przyjąłem. A co życie pokaże? Ja jestem sportowcem, tak jakieś cele sobie wyznaczam, ale nie poddaję się, że jakieś cele w danej chwili się nie realizują, patrzę w przyszłość i tak naprawdę trzeba brać to, co daje życie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co da nam kolejny dzień, co da nam kolejny tydzień. Bierzmy to, co nam daje życie. Właśnie, jeżeli już natknęliśmy na ten temat bycia samorządowcem, może takie pytanie, kiedy i jak i dlaczego nasunęła się Panu taka myśl, żeby działać na rzecz mieszkańców? To właśnie było wtedy, kiedy byłem młodym trenerem. W 2010 roku miałem marzenia, miałem wyobrażenie, że można więcej. I wtedy nasunęła mi się taka myśl, że w końcu przestaję tylko o tym mówić, tylko podejmę konkretne działania i postanowiłem wystartować do Rady Miasta. Ale muszę powiedzieć,
otrzymałem od mojej pierwszej takiej dziewczyny z Łodzi, takiego na Messengera wiadomość, gdzie ona mi przypomniała, że pamięta, jak wtedy miałem 18 lat, że już wtedy interesowałem się polityką i było to dla mnie miłe. I rzeczywiście tak było, że ta polityka zawsze mnie interesowała. Właśnie, zainteresowania, ale też pewne jakieś cechy osobowości. Może jakby Pan mógł nakreślić, jakie cechy osobowości, predyspozycje powinien mieć taki idealny, może radny? Znaczy, idealny radny to przede wszystkim powinien rozumieć potrzeby mieszkańców, tak? Powinien z nimi rozmawiać. I to, co też mówiłem chwilę wcześniej, powinien szukać porozumienia w ramach też tych innych radnych, w ramach innych ugrupowań, bo razem naprawdę możemy więcej. Dobrze, a jeszcze takie pytanie do osób, które by chciały może w przyszłości również kandydować. Czy są jakieś takie kryteria na to, żeby kandydować na radnego miasta czy powiatu? Znaczy, na pewno, żeby marzyć o tym, żeby zostać radnym, dobrze byłoby się przyporządkować do jakiejś grupy, grupa, która ma takie same cele, która ma takie same wyobrażenia o mieście czy regionie. Wtedy łatwiej wystartować. Pojedyncza osoba nie może wystartować na radnego, tak? Musi przyporządkować się do jakiejś grupy osób, które tworzą komitet, tworzą listę do danego okręgu. Także proponuję najpierw rozejrzeć się wśród swoich znajomych, czy jest taka grupa, czy ona nam odpowiada światopoglądowo, czy ona ma takie samo wyobrażenie o rozwoju naszego miasta, o pomocy mieszkańcom, o celach takich mniejszych, czyli przykładowo o tym, co byśmy chcieli na swoim osiedlu, co byśmy chcieli zrobić dla swoich znajomych, i wtedy wspólnie w ramach takiej grupy możemy tworzyć komitet i wtedy możemy starać się o mandat radnego. Dobrze, dziękuję, bo właśnie tak pomyślałam, że może ktoś z naszych widzów by chciał kiedyś kandydować. Proszę, są pytania od widzów. Ja chciałabym zapytać, bo tu mówimy o pracy, o samorządzie, o wielu różnych aspektach, a jak spędzasz wolny czas tak poza sportem, który jest pasją, samorządem i pracą zawodową? Jak najchętniej spędzasz wolny czas? Najchętniej uwielbiam, kiedy już jest wiosna i lato i jak mogę po prostu skosić sobie trawnik przed moim domkiem, usiąść na tarasie i po prostu z małżonką, z którą naprawdę tego czasu nie spędzam dużo, możemy sobie usiąść i wypić dobrą kawę czy dobry napój. I to jest taki najfajniejszy moment. Po to chyba ma się domki jednorodzinne właśnie, żeby korzystać z tego czasu. Szkoda, że w naszym kraju tych miesięcy ciepłych jest tak mało. Proszę, Karolina. Ja właściwie miałam pytanie, które składało się z trzech części. Jedno, no, powiedziałeś, rada dla młodego człowieka, jak zostać radnym. To jeszcze dwa takie w tym pytania. Rada dla młodych ludzi, którzy są gdzieś na poziomie tej podstawówki, średniej szkoły, jak sobie radzić w życiu. Jak sobie, masz też dwie córki, więc na pewno obserwujesz, co tam wokoło się dzieje, więc co zrobić, żeby nie zwariować w tej chwili, będąc młodym człowiekiem? I drugie pytanie, recepta na długi związek, bo 23 lata z jedną małżonką, z jedną kobietą, to w dzisiejszych czasach jest ogromny sukces. Zacznę od tego drugiego pytania. No, z małżonką jesteśmy już 23 lata w związku. Naszym sukcesem jest to, że po prostu bardzo dobrze siebie uzupełniamy, bardzo dobrze rozumiemy swoje potrzeby. A tak na początku też nie było, tak? Że pamiętajmy, że dzisiaj chyba zbyt łatwo młodzi ludzie poddają się i rezygnują ze związków przy jednym, drugim niepowodzeniu. Trzeba walczyć o siebie, trzeba siebie rozumieć, szanować i trochę jest tak, że trzeba sobie gdzieś w związku wyznaczyć rolę, tak? W naszym związku uznaliśmy, że ja będę tą osobą, która będzie miała szansę realizowania się poza domem i ja czuję się z tym szczęśliwy. Moja żona bardziej czuje się szczęśliwa, kiedy może realizować siebie poprzez to, że jest taką prawdziwą matką Polką, ona to czuje i ona się czuje w tym dobrze. I myślę, że czasami te problemy w domu są, kiedy mamy dwie osoby, które chcą realizować te cele na zewnątrz, wtedy tego nie ma tego spoiwa i nie ma tego ciepła domowego. U nas to funkcjonuje.
funkcjonuje. Chociaż to nie jest też tak, że zawsze każdy związek to są tylko te najfajniejsze rzeczy i że zawsze wszystko się udaje. Ale to zrozumienie i myślę, że wiek, który powoduje, że tej cierpliwości do siebie mamy coraz więcej. I pamiętam te pierwsze lata, że wtedy nie było też tak dużo, bo wtedy każdy chciał pokazać swoje pazurki. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, mamy wychowane już dorosłe córki, mamy tej cierpliwości do siebie więcej i czujemy się naprawdę szczęśliwi. Zaufanie to też jest jedna z ważniejszych rzeczy. Czy lubi Pan czytać książki? Powiem, że bardzo dużo słucham e-booków. Chociaż ostatnio też czytałem książkę też związaną z polityką, z nową umową społeczną. To jest Umówmy się na Polskę. Antoni Dudek z 28 ekspertami próbuje nam przedstawić nową wizję Polski, tak? Nowej umowy społecznej. Też uważam, że ta formuła, która zafunkcjonowała w 1989 roku, nadaje się do zreformowania. Nie wszystko to, co funkcjonuje dzisiaj, mamy przykład kohabitacji, kiedy pan prezydent jest z innego ugrupowania niż rząd i wtedy dochodzi do spięć i do spowolnienia pewnych działań. Wydaje mi się, że dzisiaj przyszedł czas, żeby rzeczywiście zastanowić się nad tym, czy tej nowej umowy społecznej nie powinno się spisać. Mówił pan, że grał pan w piłkę nożną. A na jakiej pozycji pan grał? Większość mojej przygody z piłką to grałem na środku pomocy, także rozgrywający. No i grałem też jeszcze w futsal tutaj w Gardzie, kiedy Garda zaczynała i tam tak naprawdę raczej starałem się bronić, czyli w obronie. Ile pan golów strzelił? Ciężko powiedzieć przez całą swoją przygodę, ale myślę tam ponad 100 to by się zbierało. Ile było wygranych meczy? Myślę, tych wygranych było chyba mniej niż tych przegranych. Czy ma pan jakiś pomysł, żeby stworzyć jakieś oferty dla ludzi niepełnosprawnych? Myślę, to marzenie, o którym tutaj wspominałem, czyli te osiedla integracyjne, to byłaby bardzo fajna rzecz, nie tylko dla osób sprawnych, niepełnosprawnych, czy tych potrzebujących, ale także do budowania takiej integracji, bo dzisiaj chyba doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście trzeba integrować społeczeństwo i dzisiaj widać, czy osoby starsze, czy osoby, które wymagają specjalnej opieki, wychodzą, oczekują tej integracji, nie chcą siedzieć w czterech kątach. Ja też bardzo fajnie usłyszałem o osobach starszych, że trzeba je wygonić z trójkąta 3P, ostatnio takie zdanie, czyli z plebanii, przychodni i pawilonu. I myślę, że to jest rola samorządu, bo stajemy się społeczeństwem starszym. To jest nasza rola, żebyśmy takie środowiska i taką integrację rozszerzali, bo ja obserwuję w ostatnim czasie, ja muszę powiedzieć, że od jesieni także tutaj duży kontakt z Martą i z Kasią Żukowską, że jednak osoby i te, które potrzebują wsparcia i osoby starsze chcą wychodzić, chcą się integrować i takie miejsce należy im stworzyć. Jak zrobić, żeby puste sklepy jakoś ogarnąć w jakiś sposób? Znaczy z tego... Puste lokale, tak? Puste lokale w sklepach właśnie. Jak przychodzę z ulicą, to widzę puste lokale sklepowe i nie wiadomo, co zrobić. Z tego, co się orientuję, to tutaj władze Urzędu Miasta przygotowują taki projekt, kiedy w preferencyjnych cenach te lokale będą wynajmowane dla nowych przedsiębiorców. Także taki program podobno jest przygotowywany przez Urząd Miasta. Ja muszę tylko powiedzieć, że też część tych mieszkań w tej chwili TBS-owskich też jest w ramach oczywiście możliwości TBS-u remontowanych, bo tych lokali w mieście jest mieszkalnych i warto o te lokale walczyć i warto przystosowywać i także dla osób niepełnosprawnych, które chciałyby samodzielnie zamieszkać. Dużo pytań widzę właśnie o sprawy samorządowe, a jednak wrócę... Ja jeszcze tylko wrócę, bo Karolina zaczęła od drugiego od żony i teraz mi się przypomniało do córek. Ja mam taką filozofię, że czasami im mniej
ojca w wychowaniu, tym lepiej. I ja jestem dumny na przykład, że moja córka, która poszła na studia, sama sobie znalazła mieszkanie. Oczywiście my ją tam wspieramy, bo nie o to chodzi, żeby na studia dziecko niezależnie funkcjonowało finansowo, ale że potrafiła sama sobie znaleźć mieszkania, sama sobie radzi, mieszka w nim, funkcjonuje. I czasami ją obserwuję, że dzisiaj chyba rodzice, zwłaszcza jako trener młodych piłkarzy i piłkarek, widziałem, jak te, jak widać tą nadopiekuńczość, także rodzice chcą zrobić za dzieci wszystko. Pytanie, czy spowoduje to, że w wieku dorosłym będą one przygotowane do takiej niezależności i do samodzielności. No właśnie, i chciałam właśnie wspomnieć na ten temat, że jest pan trenerem piłki nożnej. I takie pytanie, jak kształtować młodego człowieka, jego motywację, dyscyplinę? Znaczy te czasy się zmieniają, tak? I trochę inaczej ta nauka, ten coaching był 15 lat temu, kiedy zaczynałem. Dzisiaj to, co jest dobre, rzeczywiście młodzi trenerzy i trenerzy mają bardzo dużo szkoleń i coraz więcej zwraca się na ten aspekt pedagogiczny i psychiczny. Dzisiaj też dzieci są inne niż były te, którymi my byliśmy, tak? Które wychowały się na osiedlu. My można powiedzieć, mieliśmy twardszą skórę. Dzisiaj mówi się o tym, że polskie dzieci mają duże problemy, jeżeli chodzi o depresję. Badania ostatnio na konferencji 4 miesiące temu usłyszeliśmy, że polskie dzieci są najbardziej nieszczęśliwe w Europie. To pokazuje, że i szkoły, i my jako dorośli musimy zmienić to podejście. Ja myślę, że w piłce nożnej ważne jest to, żeby dawać swobodę w działaniu, tak, żeby te dzieci czuły, że to, co robią, je rozwija, że mają swobodę, nie można blokować ich działań. Oczywiście te podstawowe rzeczy związane z wychowaniem młodego człowieka muszą obowiązywać, ale dialog, rozmowa, zaufanie, to wszystko musi funkcjonować, żeby dzieci nam uwierzyły i żebyśmy wspólnie tworzyli drużynę. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Powiem, jak przez 2 lata mieszkałem sam, to nie miałem wyjścia i lubiłem gotować. W tej chwili tego czasu na gotowanie nie mam, ale jeżeli taka sytuacja następuje, gotuję. Ale żebym powiedział, że bardzo lubię, to bym musiał skłamać. A co najbardziej pan lubi gotować? To by takie mistrzowskie danie. Mistrzowskie moje danie, które robię, kiedy truskawki pojawiają się, to są knedle z truskawkami i z cynamonem. Chociaż muszę powiedzieć, że robienie ciasta bardzo trudne zadanie. A co lubi pan jeść? Bo może gotowanie niekoniecznie, a jeść każdy kocha. Powiem, nie mam ograniczeń i oprócz ryb, za którymi nie przepadam, to praktycznie lubię wszystko. Nie lubię też, powiem tak, bardzo lubię polską kuchnię i raczej 95% rzeczy, które jem, to właśnie jest polska kuchnia. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak na zakończenie chciałabym zapytać, ulubiony gatunek filmowy? Komedia, dramat. A dlaczego? No bo wtedy podczas oglądania takiego filmu możemy i mieć te elementy takiej zadumy, ale i takiego rozluźnienia i refleksji. Mówiłeś o podziale ról w domu, tak? Więc w takim podziale rozumiem, że żona wspiera cię, pomagając opiece, znaczy przejmując opiekę całkowicie praktycznie nad dziewczynami, nad gospodarstwem domowym. A w takim razie jak ty wspierasz swoją żonę, tą matkę Polkę? Znaczy moje wsparcie, tak jak powiedziałem, ja dziś funkcjonuję na wielu płaszczyznach, tak? I trzeba powiedzieć, że też moja praca polega na tym, że od 7 do 15 wykonuję swoją pracę zawodową. Później realizuję się jako trener, dodatkowo jeszcze tą funkcję samorządową, tego czasu na te zadania domowe na pewno tego czasu niewiele nie ma, ale na pewno są pewne obszary, którymi zajmuję się ja, tak? Czyli te kwestie typowo męskie. Ale to też nie jest tak, że tego wsparcia moja żona nie ma, jeżeli chodzi o te obowiązki domowe. Powiem tak, bo w domu szefową jest żona, jeżeli powie, że takie zadanie jest do wykonania, to takie zadanie musi zostać wykonane. Tak, ale chodziło mi bardziej o
Czy jeszcze oprócz tych zadań domowych są jakieś inne formy Twojego wsparcia dla tej matki Polki, tak? No bo w tym momencie masz przygotowane, z tego co rozumiem, wszystko do tego, żebyś mógł się realizować. A czy ona ma z takiej sytuacji możliwość realizowania się oprócz tego gniazda domowego? Znaczy, w momencie, kiedy mamy już dzieci dorosłe, na pewno te proporcje się zmieniły i w tej chwili żona oczywiście ma możliwość realizowania i muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie też podejmowała decyzje związane ze zmianą pracy i cieszę się bardzo, że to pozwoliło jej na rozwój. Ale tak jak powiedziałem, no jesteśmy partnerami, tak? I póki oboje czujemy się z tym szczęśliwi, a wskazuje na to też ilość lat w związku, w którym funkcjonujemy, to wydaje mi się, że jest okej, tak? Kiedy jedna ze stron byłaby niezadowolona, wtedy dochodziłoby do zgrzytów i na pewno te nasze relacje by się pogorszyły. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? A w jaki sposób na przykład rozwiązuje Pan problemy osoby psychicznej czy emocjonalnej we własnym gronie rodzinnym? Znaczy, powiem, jak jeszcze byłem na początku swojego związku, strasznie emocjonalnie podchodziłem i wybuchowo, nie wiem, jako młody człowiek. Ja myślę, że nad tym trzeba po prostu pracować, tak? Dzisiaj na pewno zmieniłem się pod tym względem diametralnie, tak? Dzisiaj staram się chwilę wyciszyć, przeanalizować i dopiero wypowiedzieć się na jakiś temat i ten problem rozwiązać. Ale myślę, to przychodzi z wiekiem, tak? Ta dojrzałość, nasze rozumienie pewnych spraw, że życie nie jest czarno-białe i czasami trzeba spojrzeć na to szerzej. No właśnie a propos tej dojrzałości, może takie pytanie. Co by Pan chciał powiedzieć swojemu młodszemu sobie, młodszemu Tomkowi Ziłkowskiemu? Znaczy, powiem, ja bym niewiele chciał w swoim życiu zmienić, tak? I uważam, jestem szczęśliwy, jeżeli chodzi o rodzinę, spełniłem się zawodowo. Realizowałem też tą swoją pasję, tą swoją miłość, czyli piłkę nożną. Udało mi się też w tej sferze samorządowej zafunkcjonować. Powiem szczerze, że no, cokolwiek bym nie powiedział, mogłoby to spowodować, że nie zrealizowałem tych celów, które osiągnąłem jako chłopak z bloków, tak? Bo ja zawsze o sobie mówię, że jestem chłopak z bloków ze Słonina. Mam swój wymarzony domek, o którym zawsze marzyłem. A przede wszystkim mam szczęśliwą rodzinę i z tego jestem naprawdę bardzo dumny. Super, myślę, że bardzo Panu podziękujemy dzisiaj za wywiad i za to takie chętne wzięcie udziału w naszym cyklu wywiadu z gośćmi zaproszonymi. I co, mam nadzieję, że miło się Panu z nami rozmawiało. Mam nadzieję, że do kolejnego wywiadu. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim za pytania. Pytania nie były łatwe. Mam nadzieję, że może kiedyś zamienimy się rolami, ja będę mógł zadawać pytania, a wy usiądziecie tutaj na krzesełkach. I co, no, życzę Wam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim tego, żebyśmy walczyli o te nasze marzenia, tak? I te mniejsze, i te większe. Dziękuję.